Hej, witam w kolejnym odcineczku. Wujek Elvis gram na GTA San Andreas na 100%. Pierwsze co zrobiłem, to już poza kadrem, tego już więcej nie będę nagrywał. Byłem oczywiście po swoją kasę ze swoich nieruchomości, które generują jakiś tam, prawda, dochód. Więc byłem po odbiór pieniędzy, były uzbierane po... W poprzednim odcinku dużo save'ów było, więc uzbierały się dość szybko. W poprzednim odcineczku robiliśmy żmudnie pierwszą listę w porcie, więc dzisiaj troszeczkę do odmiany tego nie będziemy robić. A zrobimy sobie coś innego, ponieważ zarobiliśmy tam w porcie dużo kaszany. Więc pokupujemy sobie posiadłości. Tą jeszcze posiadłość zostawię, ona jest warta 100 tysięcy. Ale na pewno muszę się wrócić i kupić tą farmę, więc pojadę kupić tą farmę. Tak jak już wielokrotnie mówiłem, kupno wszystkich nieruchomości, tych posiadłości jest potrzebne do ukończenia gry na 100%, więc równie dobrze to można, owszem, na samym końcu sobie zrobić. Ja kupię tą farmę i wszystkie właśnie te posiadłości w San Fierro, właśnie w tym mieście. Jak dojadę do farmy, pozwiedzamy ją sobie. No i bardzo szybko zbliżamy się do farmy. Szkoda, że w GTA 4 nie można kupować jakichś terenów, domów, wszystko albo dostajemy od znajomych, albo od kuzyna Romana, albo po zabiciu kogoś, więc szkoda, że wycofano to w czwórce. Wycofano też garaże, możemy po dwa samochody w każdym. Mamy fajną skocznię, unikalne skoki, tu nawet można motorem jeździć po dachach. Właśnie po dwa samochody przed każdą willą czy kryjówką w GTA 4, a szkoda, że nie można sobie kupić. No, krok w tył, mimo że San Andreas jest z bardzo, bardzo wieloma błędami, no ale czwórka nie powinna robić no, choćby nawet jednego kroku w tył, a niestety tych kroków kilka w tył było. Nie szkodzi, że też było wiele w przód. Jak to było w Call of Duty, ani kroku w tył. A niestety Rockstar cały czas, co kolejne GTA, bo nie wiem jak piątce, robi krok w tył. Dobra. Kupujemy nieruchomość, nieruchomość kupiona. Ta nieruchomość nie ma garażu. Fajnie wygląda taka farma. Weźmy sobie do środka. Zobaczmy. Niczym się nie różni od tych zwykłych domów. Wnętrze jest takie samo. Jakiś tam kominek dupiasty, kibel razem z sypialnią. Porozpierdzielane wszystko. Syf, bajzel, stereo. No i oczywiście garderoba. Więc tak by wyglądała farma. Do dyspozycji mamy tu co jakiś czas oczywiście się pokazuje traktor. Pokazuje nam się taki stary pick-up, taki faktycznie typowo wiejski. I generalnie to by było wszystko. Czy warto ją kupić? Otóż tak, grając nie opłaca się tej farmy kupować. Raz, że jest droga, traktor czy stary pick-up z butlami z gazu, to do niczego nam tak naprawdę mówiąc nie jest potrzebny. Tu przeważnie nas policja nie ściga w tym rejonie, ponieważ rzadko co misje wykonuje się w tym rejonie, więc ta farma jest na takim odludziu, na zadupiu i kompletnie w sumie rzecz biorąc niepotrzebna. Ja zresztą jak widać. Kolejny dom to jest ten z tym wielkim garażem, więc do niego sobie będziemy szybko śmigać. W międzyczasie nam wzrosła jazda na motorze, a kolejna nasza posiadłość jest w tym miejscu, w takim zacisznym miejscu na tyłach sklepów przy jakiejś tam głównej ulicy. Warta jest 40 tysięcy. Kupimy ją, nieruchomość kupiona. Zwróćcie uwagę na ten wielki garaż. Mieści się tu 4 do 5 samochodów, już dokładnie nie pamiętam. 4 tak i chyba jeden wzdłuż można postawić, czy tam na przykład motor. Więc bardzo opłacalny biznes jest kupnem tego miejsca. Zobaczcie, na wejściu już mamy takie stylowe jakieś schodki, wszystko w drewnie. Wchodzimy do głównego salonu. Tu mamy pokoje, sypialnie. Fajny fotel, to samo stereo. W kuchni możemy
zapisywać grę. Telewizor w zabudowie drewnianej z magnetowidem. No bo to są te lata, co są z tymi szerokimi dupami telewizory i jeszcze na kasety VHS odtwarzacze. Więc to i tak jest nowoczesne, bardzo fajne w Hashbury, bardzo fajne miejsce do sejwowania. Bardzo opłacalny interes jest z kupnem tej posiadłości. Kolejna posiadłość to jest w sumie pokój. Nie wiem, czy to jest hotel, czy taki jakiś pensjonat, czy coś, czy jakiś blok, co można wynająć mieszkanie. Do końca się za bardzo nie orientuję. Ja stawiam, że to jest hotel i tak będę uważał, że to jest wykupienie po prostu miejsca hotelowego. Chociaż no te baldachimy mogą być mylące, flagi amerykańskie. Może to możliwe, że to jest jakiś apartamentowiec, jakie są w GTA 4. Dobra, przyjmijmy, że to jest apartamentowiec i wykup apartamentu w takim budynku kosztuje 50 tysięcy. A, hotelowy apartament kupiony. No widzicie, czyli jednak miałem rację. Czyli to jest jednak apartament hotelu, czyli nie myliłem się. Jest to hotel. A wejdźmy, zobaczmy. Zobaczmy, jak to wygląda. Jak wygląda apartament hotelowy. No i faktycznie widać, że jest to apartament hotelowy, strasznie ciasny i 50 tysięcy, no to strasznie dużo, no ale w końcu to hotel. Zjadło mi tekstury tej lampy, chyba że ona tak wygląda. Mamy, prawda, jakieś dwa fotele, telewizor w szafce schowany, plakat, duże okna, blisko sypialnia, znaczy wejście do sypialni, garderoba. Także najzwyklejszy taki. Jak na te warunki to strasznie drogi. W Queens, w dzielnicy Queens. Okej. Na naszym koncie już jest 450 tysięcy, więc trochę nasze konto zeszczuplało, ale będziemy sobie jeszcze robić oczywiście, że dwie listy transportowe w porcie, więc jeszcze będziemy mieli okazję nazbierać dużo szmalcu, a najlepiej tam zawozić nasze pojazdy nieuszkodzone, wtedy więcej kasiury zbierzemy. Ja śmigam do następnego miejsca. Długo to nie zajmie, ponieważ jest bardzo blisko, w dzielnicy chińskiej. Aż coś z ciebie, Mark Duan? Czy Valentino Rossi? Nie ma garażu, 20 tysięcy niewygórowana cena. Ale warto zainwestować w tym miejscu. Kiedy nas ściga policja, mamy blisko praktycznie z każdego miejsca przyjechać sobie tutaj. To jest w sumie w centrum, więc opłaca się. Mniej więcej tak to wygląda. Nie jest zbyt duże pomieszczenie, bo to też w jakimś bloku. No, mamy sypialnię, zapis gry. Ale cena nie jest... 20 tysięcy to nie jest znowu jakaś wygórowana cena. Kolejny, przedostatni już apartament w tym miejscu. Dobrze mówię? Dobrze mówię. Uf, to będzie ten. Też fajne miejsce, miejscówka dobra. Garaż bodajże na dwa pojazdy. Więc opłaca się kupić i tą posiadłość, ten domek. Ale fajnie se skoczył CJ. 46? Ha. Ciekawe, kurde, już nie pamiętam z jakim numerem się Rosji ścigał. 20 tysięcy. Kupimy również mieszkanie w jakimś bloku, ale z garażem prywatnym. Ja, wygląda tak samo jak poprzednia posiadłość, więc super. Ostatnia miejscówka w tym mieście, a przedostatnia, którą kupimy dzisiaj, bo jeszcze kupimy sobie ten domek. Ten, bo tu mamy mniej więcej wszystko pokupowane, kupimy sobie na tym zadupie domek. Zostanie nam jeszcze w Mulholland ta willa, zaraz blisko tego napisu Hollywood, a w tej grze opisane jako Winnowood. O, tu wszystko z tego, co kojarzę, mamy już kupione.
Więc super. Podjedziemy sobie pod tą willę. Bardzo fajna willa, bardzo fajna miejscówka. Najlepsza posiadłość moim zdaniem w tym mieście. Najbardziej mi się podoba, najbardziej taka czarująca. Niebanalnym miejscu. Idealne miejsce, by postawić jakąś szybką, sportową furę. Poważnie. No i to jest fajne, że właśnie w każdym praktycznie miejscu możemy sobie kupić jakąś posiadłość w GTA San Andreas. Bardzo dobry pomysł. Szkoda, że w czwórce odeszli od tego. Fajny podjeździk, 100 tysięcy, trzeba będzie wybulić, ale stać nas. Kupiliśmy sobie taką oto willę. Zaparkujemy sobie nasz motor w tym miejscu. Zapiszemy od razu. Tak to wygląda. Od razu wchodzimy na wielki salon. Mamy już więcej pokoi. Garderobę, więcej pokoi. Oczywiście do tych pokoi można wchodzić. Pooglądać. Łóżka, jakieś gołe laski. Proszę, w każdym pokoju telewizor. Szafka. Tam jakiś obraz. Więc fajnie, fajnie to wygląda. Proszę. I bardzo ładna łazienka. Dobra, nie zapisujemy. No dobra, to ja jeszcze do tamtej beznadziejnej mieściny kupić domek i zobaczę. Ja oczywiście walę na skróty jak zawsze. Bardzo fajna zabawa jest i pyk. Dało się, dało się. Ja walę jeszcze do tej mieściny. Kupimy sobie jeszcze. To w poprzednim odcinku kupiliśmy te dwie posiadłości, nie, znaczy to jest willa teren, no tą posiadłość i niedaleko naszej dziewczyny. Kupimy sobie jeszcze tą posiadłość. Więc zapraszam, jak już dojadę. Jesteśmy blisko, ja to tak ekstremalnie jeżdżę. Jak zawsze. Tak jeździ wujek Elvis. 30 tysięcy, bardzo drogo. Zupełnie nieopłacalne jest kupowanie tej nieruchomości, szczególnie w tym miejscu. Można kupić, jak kogoś nie swędzi kaszana, to można, ale jak widać, no nie ma celu, żeby kupować tu hawiry, ponieważ jeżeli nas policja goni, możemy zapisać sobie u terenu. Z drugiej strony na północy mamy pustynię, więc kupno tego domu jest niepotrzebne, potrzebne tylko, by uzyskać 100% przejścia gry. Nie różni się od zwykłych takich melin, nie posiadłości Ford Carson. Dobra, słuchajcie, teraz wracam z powrotem do San Fierro, zapisuję stan gry. Zrobię sobie może randkę z Michelle, albo od razu sobie zrobimy randkę z Michelle. Nie, nie zdążymy, bo ona jest do 6 rano, ale może zdążymy z Barbarą. Nie, ona jest od 16. Też nie zdążymy. Dobra. Wracam najprawdopodobniej do San Fierro i zrobimy sobie misyjkę dla Cezara Vilpando. Twoja dziewczyna kupiła ci prezent, wróć do domu i zajrzyj do szafy, więc Michelle będziemy mieli z głowy. Zostanie nam na razie Barbara i dwie ostatnie dziewczyny dostępne w GTA San Andreas. Więc jedziemy do domu. O, tu jest najbliższy. Więc jedziemy sobie do domu zobaczyć na swój prezent. A, zajrzyjmy do willi. Nie. Przynajmniej nie stracimy motorka. Choć motor sobie możemy wziąć z portu. Okej. Od razu przebierzemy w to ubranie CJ-a. Będzie przez kilka odcinków, na pewno przez kilka misji będzie sobie chodził. Nie, nie zapisuj jeszcze. Jeszcze anuluj. Najpierw przebierzemy Karla.
I każda dziewczyna zapewnia nam jakieś ubranko. Oczywiście ubrania naszych dziewczyn są specjalne. Strój parkingowego Alfonsa, kombinezon wyścigowy. Tak wygląda kombinezon wyścigowy, no niezbyt fajnie, ale jednak Karla zostawimy w tym kostiumie. Teraz zapisuję grę. I zrobimy sobie misyjkę dla Cezara. Super. Michel Auto Repair. Bardziej strój mechanika. Raczej strój mechanika zakładu mechanicznego Michel. No ale mniejsza z tym. Okej. I rozpoczniemy sobie misję dla CV. Rany kłute. Rany boskie. Nie, kłute. Circulum vitae. Hey man, where you been? I tricked one of the cars on a shopping list. But the crazy bitch, she drives like the devil. I've been following her for hours, but she stopped for nothing. You'd have to ram her off the road in order to get a chance to get her car, and you know a wrecked car is no good to us. I swear she's playing with me. Dude, calm down. If she playing with you, then she probably won't get one time involved until it turn ugly. We gotta find a way to stop her or slow her down. Too bad we can't involve the police. Cause then we could pop her crazy bitch tires and bang her crazy bitch ass in jail for being a danger to my sanity! You know what? I think I got an idea. Oj, to jest fajna misja, ponieważ nasz samochód ma kolczatki, takie do zatrzymywania, takie policyjne kolczatki do zatrzymywania właśnie samochodów. One są generalnie wcześniej przez policję rozkładane, a my mamy to zamontowane w samochodzie. Możemy rzucić za sobą taką kolczatkę. O fuck! Akurat tędy tramwaj musiał przejechać, jeszcze mnie staranował jak pojebany. No tak, te tramwaje to są w tym mieście tramwaje widmo. Ale idzie do tego jednak przywyknąć. No, Paweł, przyspiesz, że... To, że Mercedesem hulasz, to nie znaczy, że możesz się tak opierdalać na tych drogach. I jedziemy dorwać tą sukę, która się nie zatrzymuje Cezarowi przez wiele, wiele godzin. Misja fajna, znowu inna niż pozostałe. Kiedy trzeba strzelać, jest strzelalina, kiedy trzeba się pościgać, czy pojeździć, jest i ściganie, jest i jeżdżenie, więc to, co powinno być w GTA. Przynajmniej nie nawiązuje do czwórki. A i nasz cel jest blisko. Aha, wiem co to jest. To jest właśnie to kombi, które też możemy tuningować. Które też możemy tuningować. Pyk i cudo. No i to mi się podobało. Które możemy tuningować oczywiście w Archaniołach. Hey CJ, how's it going with that crazy bitch, eh? Popped her. Just about to fix the tire. She'll be back any minute. Okay, careful with that pouch of repair shit. It's nasty stuff. Will do. Later, man. Man, stuff is disgusting. Oh shit! All over my clothes. Szkoda, że tego nie pokazali, jak Karl zmienia koło. Ale mniejsza z tym. Dorwaliśmy wózek. To jest bodajże ten Stratum. O ile dobrze pamiętam, to będzie Stratum. Bardzo fajnie wygląda tuning tego Stratuma. Ach, nie chcą mi tu napisać, chamy zbuntowane. No ale dowiemy się. I oczywiście ten samochód również pojawi nam się w naszym salonie. Tym Wong Car.
gdzie będziemy mogli sobie w każdej chwili nim wyjechać i stuningować. Bo ja oczywiście pokażę tuning poszczególnych pojazdów, a wszystkich, nie wiem jak to BMW, które podstawiłem pod jeden z tych pojazdów, czy będzie się dało stuningować, czy taki save nie popsuje mi gry. A wszystko sobie sprawdzimy. I zobaczycie tuningi tych pojazdów. Niektóre wyglądają fajnie, niektóre gorzej, ale ogólnie tego mi brakuje w czwórce. Naprawdę. Dobra, przytargniemy trochę na skróty. Elvis, nie, znaczy CJ, nie rozpierdol tego wozu. No i Shinami. Nie tylko pociągiem można tędy sunąć. Samochodem czy motorem też. O, pociąg będzie jechał. Aha, o wilku mowa. Jak się szlabany zamykały, to znaczy, że pociąg w pobliżu. One i tak się za późno zamykają. Zdecydowanie. Powinien nieco wcześniej. A już pomijam ten fakt. Lepsze to jak te tramwaje widmo. Kapitał zdobyty. No właśnie, i od teraz będzie nieruchomość nam generować przychód 8000 maksymalnie, więc sporo. To jest czwarta taka miejscówka. Jeszcze piątka wpadła. To jest czwarta taka miejscówka, która będzie na nas zarabiać. I w tym mieście ostatnia, więc mamy wszystkie takie miejscówki. Przepraszam. A tą miejscóweczkę najbliżej, która będzie nam generowała dochód nawet do 8000. Więc warto robić właśnie misyjki, tak, kuriera. Czy przewóz, transport, żeby uzyskać takie miejsca. No i mamy naszą furę. Jeśli ma miejsce w garażu, schowamy sobie ją w garażu. Super, zawsze dobrze parkowałem. Od razu sobie pozbieramy co potrzebne. O, zamienimy. Zapisuję. I pomyślimy co zrobimy dalej, bo za bardzo nie widzę na naszej mapce kolejnych misji. Jedyną misją jaka nam została to zrobić szkołę lotniarstwa. Ale jeszcze jej sobie nie będziemy robić. Domy mamy wszystkie. O, no zrobimy sobie jeszcze w dzisiejszym odcinku 5 pozostałych wyścigów. Ja zapisuję gierkę jeszcze raz. Sprawdzam ilość nagranego materiału. I wracam do Was w wyścigach. Witam Was po krótkiej przerwie. I zrobimy sobie rajdziki. W San Fierro, Los Santos to pierwsze miasto. Zrobimy sobie rajdziki w San Fierro. Jeden, o ile dobrze pamiętam, mamy wykonany na 6. Jaki to był rajd terenowy. Odpocznij se CJ, wystarczy. Więc zostało nam jeszcze 5 rajdzików. Mam nadzieję, że uda mi się za pierwszym razem przyjechać. Turniej. O, najlepszy wynik pierwszy, 2 minuty 6, najlepszy czas. Długość trasy 2 mile, niespełna. To było krosowe ryzyko. I drugi wyścig mamy terenowy bandito. No to zaczniemy sobie terenowy bandito. Ja osobiście ten bandito nie lubię, może mi nie wyjść za pierwszym razem. Ale będziemy się starać. No i ogień z dupy, panowie. Na razie dobrze, wyszedłem na prowadzenie, dosłownie jak Sebastian Vettel w
który został mistrzem świata po raz czwarty z rzędu. Młody Shumahinio. Uhuhu. Jesteśmy w dole. Złapaliśmy dołanie. Był nas puścił. I to bez alkoholu. Ja. Nie no, żartuję. Strasznie nie lubię tego bandita. Była taka modyfikacja, albo jest, nie wiem. W każdym razie była. Tego bandito można było zamienić pod tego bugi doktora Freemana z Half-Life'a. Z Half-Life'a 2, więc fajnie to wyglądało. Ale drifting! No, ta szkoła się jednak Karlowi sprzedała. Gdzie teraz? Ło! Gwiazdeczka, cipeczka. Nie, sama gwiazdeczka. Przejechaliśmy brud rzeki. I targamy dalej. Pyk. Dobrze, że wprowadzili tyle dużo urozmaiconych wyścigów różnymi maszynami. Bardzo mi się podoba. Są też bardzo lubię San Andreas. No to jest prawdziwy Grand Theft Auto. I nie tylko Theft tych samochodów, ale również wspaniałe wyścigi. Troszeczkę z tymi samolotami przegięli. Z helikopterami, i turnieje, tak jak ten na górze Hilliard, Chilliard jak to woli, tym rowerem górskim zjazd, czy to wyzwanie BMX, są strasznie ciężkie, ale do zrobienia, zresztą jak już udowodniłem, wyzwanie góry Chilliard zrobiłem w którymś tam odcinku wcześniej, to znacznie wcześniej tych odcinków, ale jak ktoś śledzi, to pamięta. W drugim miejscu przekroczymy sobie brud rzeki. I targamy dalej 2 mile. I tylko Karl, ujeżdżający bandito. Fuck, jak tu? Tędy, dobra. Trałuj mi tu tędy. No, chyba zły wybór. Nie, meta tu jest, dobre, czaskaj tu. No i wygraliśmy, 10 tysięcy wpadło. Bardzo fajnie, jestem w pierwszym mieście w Los Santos, ten tor 8, 8 track, gdzie się ścigamy NASCAR. Bardzo, bardzo fajne. Więc mamy z głowy. Co my tu mamy? Go, go, karting! Długość trasy 1,18 mili. No i będziemy się ścigać właśnie kartem. Kartem, kartingiem, tą małą rajdóweczką. Też fajny pomysł. Troszeczkę się spóźniłem, ponieważ chciałem wyłączyć radio. Od razu mówię, strasznie ciężko się tym prowadzi. Bardzo ciężko. Ale jeszcze nie stoimy na straconej pozycji. Wszystkich widzimy przed nami. Ciężko się jeździ, ale bardzo fajny z tym był pomysł. Kolejna lokata do przodu. Targoj, targoj, CJ. Dobra. I weszliśmy na drugie miejsce. No i super byłoby, gdybym się wyrobił w tym zakręcie. No, normalnie czuję się jak na GP Monaco. I już jesteśmy na pierwszym miejscu. Chwilę tym trzeba pojeździć i się zakumaczać, jak tym się poruszać, jak wciskać te klawisze skrętu. No ciężko się jeździ. Powiem wam, że trudne sterowanie tym karcikiem. Ale nasi przeciwnicy też nie jadą perfekcyjnie, też mają problemy. Jakie hej? Hej! Kupse klej! Akurat to te czasy, co wąchali klej. Za mną nikogo! O, nie rozpędzę się tak. Ja się kręcę, jak tym się steruje ciężko.
Ale pomysł z tym kartingiem zajebiaszczy. Bardzo mi się podoba. No i mamy metę. Kolejny rajd wygrany, kolejna dyszka do przodu. Co my tu mamy? Szybkie San Fierro, wzgórza San Fierro, wiejskie bezdroża. Czyli targamy szybkie San Fierro, oj to chyba to będą porządne bryki teraz. Może teraz mi trochę lepiej pójdzie. O, zdecydowanie lepiej. Ale ich ciuli załatwiłem. Tu zawsze haratam takim skrótem. Teraz nie mam tych oszołomów, kurwa, za plecami, więc przeszkadzać mi jakoś nie będą. Brutalnie. Choć ruch uliczny jest dość sporawy. I oni też tu przeszkadzają kawałek. Zadyszki trochę dostał pod tą górkę ten wozik. Stój tu, tu, wo! Co za pytanie myta. A na razie idzie dobrze. Teraz będziemy mieli te hopki. Utrzymać samochód po takiej hopce jest ciężko. Jeszcze tym bardziej jak jest skrzyżowanko. Ale wujek Elvis jest bardzo dobrym kierowcą. Prywatnie też. Super. Jesteśmy już pod koniec szybkiego San Fierro, więc powinienem to wygrać. Tam już widziałem jakiegoś chłoptasza za sobą. Ej, wygraliśmy 10 tysięcy, rzutem na taśmę. Jaki kondon jeszcze mi przypieprzył. Szukałem odpowiedniego słowa. Dobra, szybkie San Fierro mamy za sobą, wzgórza San Fierro. Jedziemy. Oj, będzie trochę przejażdżki. Fajna fura. Fajna fura, ale ja z wami nie jadę, w dupie was mam. Super! Dobry wóz. Takim samym się jeździło, nie wiem czy pamiętacie, w driverze trójce. No i prowadzenie pojazdu poszło. W driverze trójce, mimo że gra graficznie... Dupiasta, ty chuju głupi! Graficznie ciulasta, to i tak fajnie te wózki wyglądały. A ty gnoju. Jak zawsze złotówa jakaś. Ja do nich to mam pecha. Jeden sobie źle pojechał. Kurde mol. Harataj. Następny kondon. To jest właśnie ciężkie, ponieważ tu jest deszcz. Samochód się ślizga jak pojebany. Ale oni ten sam problem mają. Weźmiemy cię. Twoje Buffalo to jest o dupę rozbić. Nasz wozik jest przed the best. My weszliśmy na pierwszą pozycję. Kurwa no! Ja pitole.
ruchu licznym dupę daje. Ale przestało padać. No i swojego przeciwnika widzę, więc myślę, że go jeszcze dojadę, będę miał okazję. Już jestem pierwszy, nie wiem co się z nim stało. No, czaskaj, czaskaj. Och, mordę, tu już będzie ciężej. Już trzeba będzie po hamulcach dawać. Dobra. Ściemnia się, my światełek nie mamy, przynajmniej z przodu. Z tyłu nam są raczej niepotrzebne. Ale ja to dziwnie chaotycznie jeżdżę. No, zaczyna mi się kopcić spod machy, niedobrze. Oho, kolego, co ty tu robisz? Na skróty chciał oszukać. Oszust francowaty. Jeszcze się pałą zachciało kogoś ścigać. Co za trombocyty francowate. Pieprz się, kurwa. A no raczej tego już nie powinienem przegrać. O cholera! Ja sobie muszę zawsze coś wykrakać głupiego. Ale na szczęście nie straciłem żadnego miejsca. Fajna byczka, ta którą jadę. Jak mi ktoś powie, gdzie ona stoi, to normalnie daje potrójną subskrypcję. Schowałbym sobie ją do garażu któregoś. Fajna jest. No i meta, i wygraliśmy. Co dalej? Wiejskie bezdroża. I wiejskie bezdroża są ostatnim, szóstym wyścigiem w San Fierro, więc skończymy sobie dzisiaj wszystkie wyścigi w San Fierro. Ja puszczę was tu, bo jesteście oszołomy, pojebane. Jak widać zresztą. Nie gabronsowa. Dobrze, dobrze wyszło. Chodź, nie zapeszaj. Bardzo szybkie wozy i trudno to utrzymać na asfalcie, już jeśli się powierzchnia zmieni, podłoże na jakąś trawę albo coś, to już jest masakra.
Na slalom gigant pod górkę. I będziemy mieli z głowy wyścigi. No i prowadzenie pojazdów wzrosło. Właśnie dzięki tym misjom pobocznym możemy sobie zwiększać skilla, czy na rower, czy na motor, czy na samochód, czy na samolot, więc fajnie to pomyślane. No, wyjdź z tego, bardzo ładnie, CJ, bardzo ładnie. Coś tu puściutko, nie wiedzieć czemu. Zwoli na tym winkielku, dobra. Wróć na trasę. Jak teraz tędy, dobra. I jeżdżąc samochodami w GTA San Andreas widzimy tą szybkość, wtedy nam się rozmazuje, tak przy większej prędkości rozmazuje nam się obraz. Dobrze pomyślane. W szczególności jak rzucamy nitro, robi naprawdę furorę. Tak powinno to wyglądać, nie tak jak GTA 4. Dodupcamy nie wiadomo ile i nie czuć tej prędkości. Czy to trochę ją tam czuć, nie? Bo wiadomo, samochód to pierdziela, ale bez jakiegoś takiego dodatkowego efektu. CJ, bez takich. Nasza farma kupiona po lewo była. Za nami pusto. Tamte oszołomy to się pewnie jeszcze gdzieś tam rozbijają. Po lewej tu mamy auta widma. O, właśnie tu jest jedno, które przypierdzieliliśmy. To jest też pozostałość poprzednich GTA. Fajnie by było, jakby w jakiejś kolejnej części zwolnili czas, nie żeby minuta trwała jedną sekundę. Ten czas troszeczkę wolniej płynął, ten system dobowy jednak, żeby nieco wolniej płynął. Szczególnie to jest uprzykrzające w czwórce. I wygraliśmy. Mamy za sobą wszystkie rajdy w Los Santos. Tak jest. Oczywiście zawsze możemy tu wrócić, poprawić wyniki. My już tu nigdy więcej, przynajmniej w tym projekcie, wracać nie będziemy. Swoje zrobiliśmy, więc wszystkie pierwsze miejsca na razie przybliżają nas do przejścia gry na 100%, bo o to w moim projekcie chodzi. To jest przejście GTA San Andreas na 100%. Oj, ten odcinek się
Ten odcinek się przedłużył przez te wyścigi, więc patrzymy w najważniejsze 59, 89%, prawie 60%, więc bardzo, bardzo dużo nam myknęło tych procentów w dzisiejszym odcinku. Czas gry 32 godziny 46 minut, liczba dni spędzonych przez 126, liczba w dyskrypce 173, prawie 60% gry już mamy za sobą. A więc do setki coraz bliżej. Ja was oczywiście zapraszam na kolejny odcinek z serii Wujek Elvis gra w GTA San Andreas na 100%. Czym ci się, see ya?